Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się w ostatnim już odcinku naprawdę z Paradisów. Dlaczego mnie nie było, dlaczego tak długo w sumie nic się nie działo, opowiem za chwilkę, ale najpierw dlaczego to jest ostatni odcinek. Powiem tak, ta seria jest zdecydowanie serią, która się ciągnie dużo za długo, a przynajmniej może inaczej, ma zbyt dużo odcinków, za dużo po prostu już z tego nagrałem, ja mam trochę przez tą grą, ale za chwilkę wytłumaczę też dlaczego. No 370 chyba to jest 371 odcinek, nie jestem pewien 100%, ale chyba tak. No to powiedzmy 370 filmów. To jest praktycznie no 1/4 mojego kanału. 1/4 mojego kanału to Paladinsy. Wybaczcie, ale nigdy nie planowałem tak długiej serii. To jest pierwsza rzecz. Ja spodziewałem się, że nie wiem, że ta seria umrze po 100 odcinkach maksimum, nie? Tak samo jak umarła seria z Gwinta po 120 czy tam 120 kilku. Więc wiecie, to jest takie pierwsze założenie, którego zupełnie się nie spodziewałem. To była gra multi, która miała po prostu wejść zamiast Gwinta i miała być po prostu też taką serią na jakiś czas. Tutaj chyba jakąś ścinkę nieładną złapałem. Osłonię się może tutaj o tej Willow trochę. Ale widzę, że tutaj się bardzo niefajne rzeczy podziały. Tam Zin wszystko rozwalił. Najgorzej, bo ja teraz jestem zupełnie osłonięty, no niedobrze. Wracając do tego, co opowiadałem, bo też staram się skupić na grze i na gadaniu naraz. Mamy bota na 100%. Cóż, no zdarza się. Ale to ja mówię, no to jest ostatni odcinek, więc mi już szczerze mówiąc nie zależy. W ogóle jest 4 dni od końca sezonu, więc jeśli dostaliście to na koniec sezonu, to wybaczcie, ale taki był mój cel, prawda, że zakończyć to wraz z końcem sezonu. Bo po prostu, no jakby wiem, że nie zdążę na koniec sezonu już tego nagrać, ani nic tego typu. Więc nagrywam to chwilkę przed. A cholera, nie zdążyłem wejść na punkt. No mój błąd tutaj zdecydowanie. Chyba tą serię by się właśnie przydało wyeliminować stamtąd. Tutaj ktoś aż tyle z tego, z... Nie wiem, kto tutaj zrobił aż tyle redukcji. Ale bardzo, bardzo mało ona w ogóle leczyła, jeśli cokolwiek. Wracając. Tak jak powiedziałem, no... Paladinsy są 1/4 tego kanału. Co nie oznacza, że ja nadal jestem zachwycony tą serią i nadal chcę ją nagrywać, tak? Tak jakby ja się nigdy nie nastawiałem na to, że tak jak powiedziałem, żeby jakaś gra wiodła aż taki prym, aż tyle, żeby jej było na kanale i tak dalej. Więc wiecie, wybaczcie mi, ale to absolutnie nie był nigdy mój cel. Ja tak jak mówię, spodziewałem się, że ją zakończę dużo, dużo szybciej. Stąd też no, kiedyś musiała się ona skończyć. Plus, kolejna rzecz. No sorry, ale mimo, że jestem graczem Paladins, no nie chcę powiedzieć, że jakimś tam niesamowitym w Polsce, ale no myślę, że raczej w górnym 1% w Polsce. No to jak na moje umiejętności, mój czas gry, to szczerze mówiąc wyświetlenia są żadne w porównaniu do ludzi, którzy nawet takich umiejętności mają, a w Paladinsy zaczęli grać no, pewnie niewiele później po mnie. I tu wiem, że chodzi też pewnie o jakość materiałów, etc. i o to, że ja mam troszkę inaczej kanał złożony na trochę inne, tak jak powiedziałem, na inne rzeczy jestem nastawiony przy tworzeniu mojego kanału. Ale tak jakby no nadal to mnie szokuje, że po prostu ci ludzie, i wiecie, to nie są popularni ludzie, to są po prostu ludzie, którzy są tak, no powiedzmy, że nawet na moim poziomie, jeśli chodzi o, nie, może nie, ale jeśli chodzi o subskrypcję, no powiedzmy, że są 4-5 razy więksi ode mnie, a z czym, no jeśli chodzi o czas gry, pewnie jest on sporo niższy. No i nie wiem, może przyjąłem jej komentarzem, mniejsza o to. No to jest kolejny powód, tak, rzeczywiście to może być powód, czemu by nie. Tego, że właśnie też od tej gry odchodzę, tak jakby no zupełnie nie czuję tej, żeby społeczność tej gry w Polsce była na tyle duża, na tyle angażująca, na tyle trwała, żebym chciał to nadal nagrywać. No, może tak to nazwę, bo to co powiedziałem wcześniej to jest takie dosyć mocno pretensjonalne, a nie o to mi chodziło zupełnie. Dalej, kolejna rzecz. W ogóle to się przedłuży jeszcze poza mecz, więc wiecie, tak jakby, jeśli ktoś ogląda mecz, to niech sobie obejrzy, jak ma w dupie to co gadam, to niech sobie to wyłączy potem. Ja tak jak mówię, chcę dokończyć gameplay. Cholera, no i właśnie weszła. Znaczy no tak jakby nie było i tak opcji, żeby ją odsunąć za bardzo. W sensie mówię tej osteriste, najmniejsza. Kontynuując moją wypowiedź. Kolejną rzeczą jest to, że Paladins samo w sobie jest grą, powiedziałem, multi już, ale jest grą strasznie źle, strasznie, nie chcę powiedzieć, że strasznie złą, ale jest bardzo niedopracowane. Jest straszny skok na kasę, graficznie jest ona no, dosyć mocno meh, chociaż wiem, że nie gram też na najwyższych ustawieniach graficznych, chociaż tekstura akurat ma najwyższych. Natomiast no, problem jest w tym, że
że o, Wiktor wrócił. Zaraz, a propos tego, co Wiktor napisał, to powiem. Ale jest to gra strasznie niedopracowana, jest bardzo słaba pod kątem właśnie graficznym. To też jest powód, oczywiście, czemu by nie. Jest fajna gameplayowo, tak? Jest, tylko że psuje tę całą zabawę z gameplayu ilość bugów i społeczność, która jest zupełnie beznadziejna. Sorry, ale muszę powiedzieć, że większość tej społeczności, podkreślam większość, bo są jednostki fajne, z którymi można pograć, można pogadać i tak dalej, i tak dalej. Ta społeczność jest beznadziejna w większości. Absolutnie. I wiecie, jak w CS-ie da się to przeżyć, bo uważam na przykład, że w CS-ie, okej, jest większa toksyczność i tak dalej, ale społeczność, ze społecznością da się dużo łatwiej wytrzymać, moim zdaniem. Patrząc na to po prostu z perspektywy tego, że ja w CS-a grałem, no 4 lata, czy nawet więcej, już nie jestem pewien teraz. Dokładnie. To dużo, dużo lepiej mi było po prostu z tamtą społecznością się dogadać, dużo łatwiej, lepiej mi było grać z tamtą społecznością niż z tą społecznością tutaj. Tak samo było w LoLu. W LoLu też wytrzymałem o dziwo dłużej. Dużo dłużej. W Dota nie grałem, więc tutaj nie mam porównania. W sensie w Dota ile grałem? 2 godziny może. Ale tutorial nie przeszedłem, więc no mniejsza, wiecie o co mi chodzi. Kontynuując. To po prostu no, społeczność, która jest strasznie toksyczna, bardzo mnie odrzuca. Co więcej, Hi-Rez nie banuje tych ludzi. Absolutnie Hi-Rez ma w dupie reporty. A przepraszam, system reportów jest zepsuty i trzeba reportować ludzi na forum, bo przecież skoro dali opcję report, to ona ma nie działać, tak? Bo to jest Hi-Rez. Sorry, ale też brak jakiejkolwiek konsekwencji tego, co robi Hi-Rez w porównaniu do tego, co znajduje się w ich grach, jest zatrważające. Oni zupełnie nie dbają o te gry, moim zdaniem, w pewnym momencie. Oni po prostu te gry, no, olewają, delikatnie mówiąc. I jedyne co tworzą to nowe skiny, może czasem jakaś postać wpadnie, tak? Fajne jest to, że to jest dużo postaci, to jest na pewno duży plus dla gry. Ale tak jak mówię, no bugi, społeczność, to zabija przyjemność z rozgrywki. Kolejna rzecz, zepsuty, absolutnie zepsuty system dobierania graczy. Ja rozumiem, wiecie, trafi wam się nob raz na 2-3 mecze. Ale tutaj, każdy może zacząć pójść was platyną, z całym szacunkiem, ale naprawdę każdy może zacząć z platyną. I to nie jest jednorazowy przypadek. I to nie chodzi o nawet umiejętności tej osoby. Osoby mają 10 postaci, nie potrafią grać. Nie, może potrafią grać jedną. I tylko tą jedną grają, prawda? Nie mają żadnej wiedzy na temat tego, jakie postaci należy brać do danej rozgrywki. Nie mają pojęcia o tym, że nie wiem, że jest system taki, że raczej zazwyczaj bierze się 2 razy tanka, jednego supporta, jednego damage, ewentualnie 2 damage, flanka, znaczy też wiadomo, zależy, na przykład na tej mapie akurat jest dosyć duży trend na to, aby brać 2 damage bez flanka, dlatego że po prostu flanki nie mają tutaj sensu za bardzo na tej mapie. W sensie dlatego, że po prostu Hi-Rez tutaj też spieprzył tą mapę i zaraz do tego też przejdziemy. Co więcej. No tak jakby jest zupełnie zepsuty system dobierania, system też dawania tych rang, więc to jest tragedia absolutna. I to mnie strasznie odrzuca już od dłuższego czasu. I ja to naprawdę w pewnych momentach robiłem na siłę niektóre te mecze, bo liczyłem na to, że po prostu trafię w końcu jakiś normalny team. Zresztą można było w niektórych momentach zobaczyć, jak na przykład się cieszyłem, że w końcu wygrywam, bo o, przegrywam, ale w końcu mam przyjemny team, z którym można grać. I to jest problem. Tutaj, żeby sobie w ogóle znaleźć 5 osób do grania, też jest bardzo, bardzo ciężko, na poziomie przede wszystkim, bo większość osób albo już od tego odchodzi, albo to są ludzie, którzy dostali platynę z dupy totalnie, albo te osoby, które grają tyle już tyle, co ja, po prostu napieprzały dużo, 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 naprawdę dużo, żeby znaleźć się na przykład w masterze. I w tym momencie z tymi osobami to sobie, wiecie, tak pogram, że no one mnie uznają za noba, tak, bo no tak jakby to jest taki stereotyp, ale to jest bardzo, bardzo prawdziwy stereotyp, o dziwo. Co może niektórych dziwić, rzeczywiście, znaczy to powiedziałem o dziwo. Dalej, no to wracając do może nie do społeczności, bo o społeczności już mówiłem. Ale tutaj jak powiedziałem, też jest tak, że bardzo rzadko może wam się trafić normalny mecz. I jeszcze, co jest też bardzo złe dla tej gry. Żeby awansować, tutaj trzeba po prostu bardzo, bardzo dużo grać. Nie chodzi o to, że wiecie, że musicie mieć skilla. Tylko rzeczywiście trzeba po prostu napieprzać, bo wtedy macie jakąś tam szansę, że wam się trafi ileś meczy pod rząd dobry team, grający team jakkolwiek, albo że uratujecie ten mecz i tak dalej, i tak dalej. Problem jest też brak postawienia na jakichkolwiek profesjonali. W tej grze po prostu ludzie naprawdę mają w dupie na rankedach to, jak wygląda rozgrywka i rzeczywisty jakiś tam sens gameplayowy. Ludzie po prostu grają, żeby grać, tak? I oni nie dbają o to, że nie wiem, że jakaś tam postać kontruje inną. Wiecie, ja rozumiem, że
No platyna z jednej strony, platyna to jest bardzo wysoka ranga, tak, mimo wszystko. Patrząc też na ogólny obraz gier multi, no to platyna tak czy tak tutaj jest podobna do platyny z LoL'a, tak? Ja rozumiem, że tam też nie jest jeszcze aż taki profesjonalizm jak prawda tam, nie wiem, w najwyższych tierach. Ale nadal jest to profesjonalizm dość wysoki, którego tutaj w Paladins nie ma. Przez to co się stało, przez myślę, że dosyć ofensywną akcję, w ogóle udało mi się przepchnąć, wow. Dosyć ofensywną akcję promocyjną, która została tak naprawdę oparta na youtuberach, na polskich youtuberach. Zresztą chyba nie tylko, ale głównie na polskich youtuberach, z tego co widziałem z doświadczenia, jak ja na przykład tutaj trafiłem. Przez to tutaj gra po prostu masa dzieci, która zupełnie gry nie ogarnia, a na dodatek jest to gra drużynowa, więc no i jest taki problem, że te dzieciaki potem dostają wysoką rangę, cieszą się z tego, wow, super, tylko że to bardzo szkodzi graczom rzeczywiście, którzy się tutaj nastawiają na profesjonalizm. Co więcej mogę dodać? Myślę, że powiedziałem takie największe minusy. Kolejną rzeczą jest to, że po prostu, no ja rozumiem, to jest gra free to play, muszą być skiny, muszą być mikropłatności. Ale po prostu zalew tego, jak bardzo pompuje się w te skiny pracę grafików, czy też w ogóle ludzi z high-resu, to jest tragedia. High-res w ogóle nie ma żadnej konsekwencji, nie wyciąga z tego, że oni po prostu robią za dużo skinów, za mało rzeczywistych rzeczy gameplayowych. Gameplayowo potrzebnych przede wszystkim. Zaraz tutaj nam pewnie wyjdą Zin albo inne postacie. Dobra, ja tutaj po prostu wbiję na ten punkt i będę tutaj siedział. Tak jakby no, high-res na przykład robi 5 gier naraz, tak? 5 gier ma w becie, więc to jest... Znaczy dobra, przesadzam, że 5 gier w becie. Paladins dopiero co wyszło z bety, a nadal jest zabugowany. To jest kolejny argument przeciwko Paladinsom. Ja wiem, że oni też nie mają budżetu niczym Blizzard i nie zrobią z tego Paladins Overwatcha. Chociaż szczerze mówiąc, tak jak mówiłem, mi się na przykład dużo bardziej podoba tutaj ta grafika niż w sensie styl graficzny, może tak, bo grafika to źle powiedziałem, bo dopiero co narzekałem na grafikę, ale styl graficzny dużo bardziej mi się podoba tutaj niż w Overwatchu. Kolejna rzecz to to, że... Fuck, minąłem się z nią, chciałem ją trafić w locie. Liczę na to, że nam się uda to przeżyć, przetrwać i wygrać tę dogrywkę, a ja tutaj dokończę. No i jest zwycięstwo, na szczęście chociaż tyle prawda, na zakończenie tego całego sezonu. I też mojego gameplayu, mojej serii tej z Paladins. O, jeszcze ten Wiktor, który wyszedł, też dostał bonus. Tak jak powiedziałem, znaczy bonus, dostał zagranie meczu. Zaraz po powrocie. Kolejny element, który myślę, że warto wspomnieć, to tak jak powiedziałem, to, że high-res strasznie dużo gier trzyma w becie. Mało zajmuje się już grami, które ma w tym momencie. Za mało je moim zdaniem rozwija i za mało rozwija, pompuje PR późniejszy. Na początku bardzo go pompuje, żeby wow było, że wiecie, że masa youtuberów wow robi i tak dalej. A potem nagle jest taki, wiecie, downgrade po prostu totalny, znaczy nie, może nie downgrade, ale strasznie dużo osób odchodzi. Był też problem wcześniej ze skinami, o tym teraz nie będę mówił, bo to nie jest minus już teraz. Ale kiedyś było tak, że po prostu była masa skinów, które zmieniały tylko kolorki i nic więcej. I to było żałosne absolutnie. Dalej, co jeszcze mogę powiedzieć, to, że no po prostu ta gra mnie zmęczyła, tak? Po tym czasie już jestem zmęczony. Tak jak powiedziałem, no społeczność nie dość, że u mnie nie przychodziła, ja byłem całkiem zmęczony tymi wszystkimi problemami, które były tutaj z Paladinsami związane. Po prostu mnie to irytowało. I im większa irytacja, tym bardziej nie chciało mi się nagrywać. W pewnym momencie stwierdziłem, że dosyć, koniec, a i tak będzie to jeszcze związane z czymś innym. Znaczy to będzie związane w ogóle w filmie innym, będzie o tym powiedziane, tak jakby to będzie związane właśnie z tamtą sytuacją, ten film dopiero się pojawi, zakładam, względem tego teraz, ale no trzeba moi drodzy kiedyś kończyć tę serię, ja też nigdy się tak jak powiedziałem nie nastawiam na to, że Paladinsu będzie, a szczerze, że to będzie główny motyw mojego kanału. Starałem się, naprawdę się starałem, żeby ta seria miała ręce i nogi, żeby coś zostało poprawione. Ale tak jak mówię, ilość błędów, ilość problemów z tą grą, społeczność zepsute, różnego rodzaju właśnie rzeczy typu system dobierania graczy na rankedach, no to mnie zmotywowało do tego, żeby odejść, tak, żeby odpuścić. Myślę, że zrobiłem dosyć dużą też serię jak na polski YouTube, więc jeśli ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie tutaj, prawda, znaleźć na przykład urywki z pierwszych, znaczy nie z pierwszych, ale tam z starszych wersji, tam od OB, nie wiem, 57 albo od OB 60, nie jestem pewien teraz, od której OB dokładnie zacząłem grać, więc wybaczcie mi to. Ale to będzie mógł znaleźć od tamtąd do teraz praktycznie wszystko. No ale potem już będzie musiał materiał szukać gdzieś indziej. Bo ja tak jak powiedziałem, no nie wytrzymuję tego, mam tego dosyć po prostu. I wolę kształtować inny gameplay. Kolejną rzeczą, wybaczcie, że znowu przedłużę, ale jeszcze jest teraz moja społeczność. Moja społeczność, czyli moi widzowie, którzy też mnie strasznie zirytowali. Wiecie, zrobiłem jeden odcinek, znaczy tam był 370 bodajże odcinek z Paladinsów i zrobiłem stream. Zrobiłem stream, który trwał bodajże, nie wiem, 5 godzin, chyba coś takiego. Chyba 5 godzin, powiedzmy, że 5 godzin, tak? Bo ja zazwyczaj 4-5 godzin robię zazwyczaj streamy.
I wiecie, i tak jakby, no to jest ekwiwalent, powiedzmy, jakby odcinek trwał pół godziny, bo to mi się bardzo rzadko zdarzało, ale to jest ekwiwalent 10 odcinków. Że naprawdę jest tak ciężko zrozumieć, że chcę mieć chwilę od nagrywania spokoju. Po to robiłem tego streama, żeby mieć chwilę od nagrywania spokoju. Kuźwa, wszędzie wam mać, ludzie piszą, kiedy palić. Jak napiszę, nie wiem, nie będę na razie nagrywał, w najbliższym czasie się nie pojawi. Nikt tego nie spojrzy, nikt na to nie spojrzy. Tylko ludzie im piszą pod zupełnie innymi gameplayami, kiedy Paladins. Noż kurwa mać. Ludzie, z całym szacunkiem, ale jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy będzie jakiś gameplay, piszcie pod odpowiednim filmem. Powiem tyle. Tak samo irytuje mnie, kiedy streamy. Napisałem, że nie wiem. Pod jednym z komentarzy. Ja rozumiem, że nie każdy wchodzi w komentarze pod każdymi filmami i tak dalej. Ale pisanie mi tego po raz pierdyliardowy, powiedzmy, w komentarzu, pod filmem zupełnie związanym ze streamami, to jest absolutny absurd. Ludzie, macie od tego Discorda, możecie się ze mną skontaktować tam. Możecie się ze mną skontaktować przez wiadomości na YouTubie, póki jeszcze one istnieją, bo jeszcze istnieją. A długo już istnieć nie będziały, nie będą, tak? Można to napisać w zakładce dyskusje na moim kanale. Kurwa, macie tyle opcji. Musicie pisać komentarze, które nic nie wnoszą, zupełnie. Zaśmiecają mi naprawdę sekcje komentarzy. Przepraszam, ja się teraz rage'uję, ale to właśnie to, co też mnie irytowało właśnie w Paladinsach. Bardzo często rage'owałem i to jest problem, bo to jest, mi się to bardzo rzadko zdarza. Ale naprawdę, ludzie, ja was próbuję w tym momencie nastawić na bardziej poprawne tory. Tak samo pisanie komentarzy pierwszy to jest już dla mnie absolutny absurd, ale to jest niezwiązane z Paladins, więc o tym nie będę narzekał. Znaczy, za dużo. Po prostu powiem, że no, to jest niewłaściwe, tak? I żebyście tego nie robili, bo naprawdę zacznę wam to usuwać. Po prostu, no, zirytowało mnie też podejście mojej społeczności, która nie rozumie, że ja chcę mieć spokój. Na Discordzie żaden chyba widz się nie... Czekajcie, aż sprawdzę. Żaden chyba widz się nie zapytał, kiedy Paladins. A jeżeli był, to napisałem i już więcej się nie zapytał, więc wiecie, jeżeli taka sytuacja była, okej, powiedziałem, nie zapytał się już ani razu więcej. Jeden z widzów też zaczął mi spamić po prostu na prywie. Kiedy Paladins? Ludzie, czat dla wszystkich. Albo, nie wiem, odpowiednie czaty. Mój priv to jest mój priv. Tam się organizuje sprawy, jak chce się ze mną rzeczywiście pogadać o czymś, o czym nie można porozmawiać normalnie na czacie publicznym. W sensie publicznym oczywiście dla wszystkich, powiedzmy tak. Czat dla wszystkich? No chyba nie. Tak, oczywiście śmieszkuję sobie tutaj trochę z pewnego rodzaju mema, który się na moim Discordzie objawił. To jest kolejna rzecz, że nie piszcie mi na privie. W sensie mówię nie na privie Discordowym, privie YouTube'owy to jest zupełnie inna sprawa, tak? Na privie YouTube'owym jeszcze mógłbym takie wiadomości otrzymywać, bo to nie jest problem, tak? Ja na tego priva YouTube'owego wchodzę i ewentualnie odpisuję, jeśli ktoś by mi coś napisał. Ale rzecz w tym, że priv Discordowy to jest priv od załatwiania takich rzeczy naprawdę już prywatnych. To jest tak, jakbyście, nie wiem, pisali do mnie na Facebooku na prywatnej wiadomości, kiedy palić, no kurwa, no to by była przesada już naprawdę. Na szczęście, jako że fanpage niestety mój, niestety i na szczęście on nie funkcjonuje jakoś specjalnie. W sensie, nie wrzucałem na niego chyba nic od pół roku, bo po prostu no, jakby fanpage zastąpiony został, no, moim Discordem, tak? To, no, sami rozumiecie, że, no to po prostu jest irytujące i... To mnie po prostu denerwuje. Ja po prostu przestałem odpisywać. Naprawdę przestałem odpisywać. To jest brak szacunku rzeczywiście, może po części, ale... No, sorry, ale... Albo szanujemy się nawzajem, albo nie szanujemy się wcale, nie? Więc proszę was, nie róbcie tego nigdy więcej przy ani komu, ani przy innych gameplayach, bo to jest naprawdę zaśmiecanie, które po prostu irytuje. Po prostu irytuje. A jeżeli chcecie się już zapytać, to wejdźcie najpierw w sekcję komentarzy pod ostatnim filmem z Paladins, czy pod ostatnim streamem z Paladins. I tam możecie ewentualnie zapytać, jeżeli takiego pytania jeszcze nie było. Jeśli było, no to macie tam odpowiedź, tak? I wtedy jest okej. Tak jak powiedzę, no, w mojej społeczności też był rzeczą, przez którą zdecydowałem się, że odejdę od Paladins całkowicie już. No, kolejny jest brak czasu, o czym będzie dopiero w filmie, tak jak powiedziałem, który wejdzie za jakiś czas. No, gdyby nie to, że naprawdę, że no... Ta seria jakby nie była wiodąca, to znaczy dobra, była wiodąca, ale tak jakby no, nie satysfakcjonowała, nie została ta gra poprawiona sama w sobie. Ja jako YouTuber, mimo że zrobię naprawdę no masakryczne, jakby nie spojrzeć na to, masakryczną ilość materiałów, nie tyle wiecie, z jakichś poradników czy coś, nie były to też rzeczy dotyczące OB kolejnych, ale był to szereg filmów, który pokazywał, jak się uczyłem grać, potem uczył też po części was, po części tam tłumaczyłem co nieco. Myślę, że miałem też bardzo zdrowe podejście do tego gameplayu, chociaż czasem oczywiście rage'owałem też, no to jest oczywiste, tak jak przed chwilą na przykład. Bo są rzeczy, które mogą nas irytować i to się zdarza po prostu. Ale mimo tego po prostu ten gameplay nie osiągnął praktycznie nic. Wręcz spadał z popularnością z czasem.
Stwierdziłem, że no też trzeba go zakończyć, tak? Tak samo jak Gwinta, no Gwinta mi się już po prostu nie chciało grać, miałem przesyt, no to skończyłem, tak? Tak samo tutaj. Jest to ostatni odcinek, mam przesyt, powiedziałem swoje argumenty, które są za tym, aby gameplay zakończyć. I nie łudźcie się, że on naprawdę wróci do tego, do chociażby do formy, nie wiem, odcinek na tydzień. Bo nie ma takiej szansy. Dlaczego? Już tłumaczę. Brak czasu. Brak czasu, który będzie im pozwalał nawet, nie wiem, czy na jeden film dziennie w przyszłości. Tak więc wiecie, ja nie, tak jak powiedziałem, nie opieram swojego kanału o Paladinsy. Mam dużo innych gameplayów, które chcę kontynuować i raczej będę je kontynuował właśnie te gry, będę kontynuował gry single, nie będę kontynuował gier multi, a przynajmniej jeżeli nie jest to tam jakieś zapisane na Discordzie, bo tam też jest masa rzeczy na temat gier multi i tak dalej. I na przykład tak jak była seria CS-a, prawda, obiecałem 15 odcinków, było chyba 16 i koniec. Tak, i ta seria multi trwała ileś tam. I problem jest taki, że w wypadku Paladins to jest gra, w której trzeba cały czas trenować skilla. W CS-ie CS-a grałem 4 lata, więc jakiś tam skill mi został. W Paladins trzeba cały czas kontynuować, trzeba nadążyć za nowymi postaciami, za nowymi trendami, za nowymi OB. Znaczy już to nie są OB, tylko za nowymi patchami po prostu. I tak jakby no, patrząc na to, że ja naprawdę nie będę miał czasu, żeby grać dla siebie, żeby grać prywatnie, bo ja już teraz nie mam czasu, żeby grać prywatnie za dużo. Mam czasem możliwość obejrzenia sobie czegoś, a nie mam czasu po prostu nagrać, po prostu mój komputer jest cały czas na chodzie, albo renderuję filmy, albo montuję, albo ja coś czymś się zajmuję z YouTube'em. Z tym też będzie związany jakiś film, nie wiem, albo już jest, albo zaraz będzie, w sensie zaraz w najbliższych dniach. No to tak jakby, no to jest kolejna rzecz, która... No, definiuje to, że kończę po prostu z tym, tak? Nie mam szans po prostu, żeby kontynuować jakby produkowanie, ulepszanie mojego skilla. Poza tym ja nie jestem streamerem. Nie liczcie na to, że będą streamy spadnić. Ja nie jestem streamerem. Ja absolutnie się odcinam od streamów z gier. W sensie takich gier single, chyba że są to gry pokroju właśnie Nekopary, które po prostu są, przepraszam, najmocniej. Gówno gierkami dla mnie i no chcę z nich zrobić stream. Albo są to na przykład Soulsy, w które... No dobrze jest grać, słabo jest grać jeszcze na gameplayu, a dobrze jest je grać, powiedzmy, na streamie dla mnie, tak? Więc to są pojedyncze wyjątki, ale normalnie ja z gier nie znoszę robić gameplayów. Uważam, że to zabija absolutnie narrację i jakikolwiek sens samego gameplayu, więc wiecie, też nie liczę na to, że to kiedykolwiek może wrócić w jakiejkolwiek formie. Jest to odcinek ostatni, mówię, staram się tutaj dać jak najwięcej argumentów. Pozwólcie, że jeszcze się cofnę na chwilkę do jednego Discorda, ponieważ tam parę argumentów jeszcze wypisałem wcześniej. O bugach powiedziałem, tylko tutaj zapomniałem o jednej rzeczy, że mimo istnienia PTS-a, te bugi, tych bugów jest okropnie dużo. Naprawdę okropnie dużo. W sensie są to bugi duże, na przykład nieśmiertelny terminus. Bo mimo po istnienia PTS-a, te bugi były i były naprawdę bolesne. Dobrze, że w końcu wprowadzili ten system dwutygodniowego, znaczy już to było jakieś bardzo dosyć nawet dawno temu, chyba przy Strixie. Przepraszam, po Strixie. Wprowadzony został dwutygodniowy ban dla postaci przed możliwością grania nią na rankerach, bo to, co się działo wcześniej, to był absurd po prostu. No myślę, że powiedziałem... Nie powiedziałem o jednej rzeczy, o której miałem powiedzieć. Przepraszam, nawet o dwóch rzeczach. Znaczy jedną miałem powiedzieć, drugą teraz sobie doczytałem z tego mojego wywodu tam na tym Discordzie. Pierwsza rzecz, którą miałem powiedzieć, to, że Hi-Rez potrafi sobie spieprzyć mapę i pierwszą z takich map, pierwszą i nie wiem czy nie, znaczy na razie nie jedyną pewnie, bo jest jeszcze masa map spoza rankedów, właśnie na tych meczach czy na oblężeniu, które się po prostu nie nadają tam, tak? Tutaj są mapy, które się po prostu nie nadają, które są słabo zrobione, są po prostu nieadekwatne do tego, co się dzieje podczas tego. Znaczy dobra, na oblężeniu, w sumie oblężenie to jest prawda to samo co ranked, ale na oblężeniu... Bardziej mi chodzi o oblężenie punktów w tym momencie, czyli deathmatch, tak? Ja to staram się rozgraniczać, tylko że wiecie, pokazuję tak, bo po prostu nie ma tak jakby tego trzeciego trybu, bo deathmatch jest taki, że jest do 40 zabójstw, jest na buncie furii do 30 chyba, no i jest ten do 400 punktów, tak? Więc ten do 400 punktów zupełnie nie powinien mieć tam miejsca, zupełnie powinien być osobną rzeczą. Jest tam bardzo dużo map, które są źle skonstruowane pod dany gameplay. Natomiast jeśli chodzi o Tartak, no to po prostu Hi-Rez spieprzył mapę, bo zamknął możliwość grania flankami. Większością flanków po prostu tam się już nie da grać, tak? Ja rozumiem, że to ma nie być profesjonalizm, ale tam naprawdę zabili flanków i zabili tą możliwość, powiedzmy, grania nimi. To jest jedna rzecz, którą jeszcze miałem dodać i ostatnia rzecz to jest brak konsekwencji w balansie postaci. Ja wiem, że balans to jest bardzo, bardzo ciężka rzecz, szczególnie w grach multi, szczególnie w grach MOBA, ale balans musi istnieć. Niestety, ale w Paladins jest wykreowany taki balans, że jest tylko kilkanaście postaci, którym jest sens grać.
Naprawdę, są postaci, które są po prostu bezużyteczne od bardzo długiego czasu. Grover, Grok, o tyle o ile chociaż ma tą jedną legendarkę. To są dwie postaci, które są chyba aktualnie najbardziej bezużyteczne, z których się nie korzysta. Co jeszcze? Totalnie teraz, znaczy Pip jako flank, jedyna jego opcja, tak? Ale mimo wszystko on jest supportem, on się prawie, że jest bardzo mała pula graczy, która gra Pipem jako supportem, bo są po prostu lepsi supportujący. Są lepsze postacie pod support. Jakby oni nie mają konsekwencji ku temu, prawda? W żaden sposób. Skye, która jest postacią po prostu słabą, która potrzebuje delikatnego boosta. Są jeszcze inne postaci słabe, które po prostu, no, są słabe, bo w sumie no, osłabił je Hyres i mają fajną mechanikę, na przykład nie da się nimi grać, po prostu nie są w mecie, po prostu są za słabe. Czy typu właśnie Barry, którym się gra po prostu bardzo mało. Chociaż ja w tym momencie nie wiem, bo jeszcze wszedł nowy update. Nie wiem, jak to wygląda po tym nowym update'cie, ale wydaje mi się, że niewiele się zmieniło. Więc mówię to tylko tyle ze swojego doświadczenia z wersji 1.1, po patchu 1.1. No i to chyba tyle. Znaczy na przykład jest jeszcze Rukus, którego też dosyć mocno osłabi, a da się nim grać, tylko że no nie jest taki ultra wow. Tylko że no to jest akurat support, tak samo jak jest Beric. Ashka, która się teraz nie nadaje już nawet na wypychanie za bardzo. No to jedyna postać, która ma skill nadający się tylko na przykład na dwie mapy. Tak samo Thorvald jest bardzo, bardzo słaby ostatnio, chociaż z tego co wiem, to da się nim bardzo fajnie pograć pod tarczę. Terminus jest nadal dosyć słabą postacią. Po tym jak mu zmniejszyli promień ulta i parę innych rzeczy, no to jest postać, która jest po prostu w tym momencie słaba, tak? Więc kreuje się coś takiego, że na przykład mocnymi postaciami jest Makoa i Inara, jako damage CC. Przeciwko temu może być na przykład właśnie Khan, który też jest postacią słabą, ale się nadaje przeciwko Inarze, na przykład jako kontra i tylko i wyłącznie z tego co wiem się na to nadaje, bo normalnie ludzie raczej dużo damage nie robią, ja też zresztą nim dużo damage nie robiłem, no po prostu on jest od antyceków powiedzmy. Tak, rozgadałem się na 12 minut, ale tak jak mówię, no strasznie, strasznie dużo jest takich problemów z tą grą, które spowodowały, że od niej odchodzę, no i cóż, mam nadzieję, że jakoś to zaakceptujecie. No, mogę jeszcze coś zrobić dla was, tak? Chyba. Mogę jeszcze coś dla was zrobić. Mogę otworzyć skrzynię biletu. Ja w ogóle mam strasznie dużo biletów właśnie, rozgrywek, tak? Właśnie, tych wzmocnień, bo ja mam ich chyba w tym momencie 30, jeszcze coś takiego w tym momencie, po tych, które dostałem, tak? No. Tak jakby, no, mogę dla was ten mały opening zrobić, tak jakby na sam koniec. Tak jakby liczyłem na to, że szczerze będę dalej to kontynuował, no ale niestety nie ma takiej szansy. Mam jeszcze dwie diamentowe skrzynie, zróbmy to. Okej, fajnie, petarda. Tak jakby, no, tak jak mówię, wątpię, żebym do tego wracał, więc po prostu, kura, fajnie, że dostaliśmy skiny i tyle. No, może kogoś to, nie wiem, jakoś bardziej jara, że otwieram sobie głupie skrzyneczki, tak. No i jeszcze jest problem to, że są te pozy gracza i jak się nazywało dokładnie, wybaczcie, muszę teraz sobie przypomnieć. Są pozy gracza i emotikony, tak? Przecież taunty, ja bym to nazywał chyba tauntami. No to są rzeczy, które są zupełnie potrzebne i tego jest strasznie dużo i to jest straszny syf, który no nie jest prawie przez nikogo kupowany. Tak samo błąd z na przykład z kupowaniem pakietów mowy za 200 kryształów od pakietu, no to nie ma sensu. Ja mam większość tych pakietów, okazało się, że mi ich nie usunęło, ale mam je i tak jakby no ja zupełnie nie czuję nic nowego w tym, no. To są rzeczy, które są pierdołami, które nie powinny ich po prostu być aż tyle, a Hyres to dalej ciśnie. No ale to są ich błędy już powiedzmy, jeśli chodzi o samą kreację gry, przez to społeczność umiera. No i powiedzmy, że w tym momencie odchodzi kolejny z graczy, który miał naprawdę, naprawdę sporą liczbę godzin. Naprawdę myślę, że to jest spore doświadczenie i myślę, że wraz ze mną też parę osób odejdzie jakby. Myślę, że też trochę osób oglądało to u mnie i grało, dlatego że ja grałem, a teraz też tak jakby demotywują się i odejdą od tego. Myślę, że też po części dzięki, mam nadzieję, że dzięki moim uzasadnieniom albo coś się stanie z tą grą lepszego, albo po prostu rzeczywiście te osoby odejdą i wskażą Hyresowi, że no nie w tą stronę droga, ale tak jakby Hyres cały czas popełnia te same błędy wszędzie i nic z tym nie zrobimy. Dobra, moi drodzy, przesadziłem naprawdę już długo, pół godziny prawie, że nam minęło. Strasznie się rozgadałem, a tak jakby uważałem, że będzie to potrzebne. Tak więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że spotkamy się w innym gameplayu jeszcze. Jeśli nie, no to trudno. Powodzenia tam, życzę miłego oglądania innych youtuberów czy coś tego typu. No a ja się z wami też żegnam. Do zobaczenia i na razie.